Najlepszy beneficjent programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Powiat gryfiński, Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie. Projekty skierowane do osób młodych, które nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, obarczone są dużym ryzykiem związanym z rekrutacją, a następnie ich utrzymaniem w projekcie. Problemy, z którymi musi się zmierzyć projektodawca, to m.in. niska motywacja wśród tych osób do zmiany swojej sytuacji. Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie odnalazł skuteczne metody pracy z młodymi ludźmi. Dzięki tym środkom stworzyliśmy dla młodzieży takie warunki, które pozwoliły im wejść na drogę zawodową, dając satysfakcję i zadowolenie. Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie zaplanował objęcie wsparciem w ramach projektu 210 osób. Dzięki zaangażowaniu kadry prowadzącej projekt oraz umiejętnej jego realizacji w projekcie udział wzięło 247 osób. Wśród nich była m.in. pani Joanna Rajfur, która dzięki funduszom otworzyła prywatny żłobek. Tak efektywne działania przyczyniły się do przyznania nominacji w kategorii Najlepszy Projektodawca Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.